Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, z firmy Mavkar, a to kolejny Qashqai poliftowy J10, ponieważ tamten, którego nagrywałem jakiś czas temu, dość szybko się sprzedał, było bardzo duże zainteresowanie, bo Qashqai jest to, tak wspominałem na poprzednim filmie, chodliwy temat. Przede wszystkim dlatego, że założyć do niego gaz, a taniej się jeździć teraz nie da, bo takie auto spali dyszkę gazu, więc mamy około 30 zł na 100 km, zwraca się dość szybko. Szybciej na pewno niż jazda na czystej benzynie. Tutaj mamy przede wszystkim wedle tamtego niższy przebieg, bo jest to tylko 171 tysięcy. Według mnie jak na 13-letnie auto, bo jest to 2010 rocznik, dość niski przebieg. Czyli to auto, no 10 tysięcy nie wychodzi, ale około 12-13 tysięcy na dość spory samochód rocznie kilometrów. Mi się wydaje, że jest to uczciwy przebieg. No i kolejnym dużym plusem, auto jest bardzo mocno wyserwisowane. Ostatni serwis jest chyba przy 165 tysiącach, więc niewiele jest po serwisie. Jak spojrzycie, pewnie widać 4 sztuki nowych tarcz wraz z klockami, więc myślę, że następny właściciel będzie miał jakieś 60 tysięcy kilometrów spokoju, bo wiadomo, jeżeli ktoś umie jeździć, nie jeździ na hamulce, jak to niektórzy komuś za tyłkiem, to te tarcze, klocki starczają na dłużej. Na przebieg mam jeszcze potwierdzenie TIF z tamtego bodajże roku. Też jest przebieg wpisany, więc macie tu absolutnie przebieg oryginalny. No i przede wszystkim też jest fajnie utrzymany. Nie jest nigdzie poobijany, nie jest nigdzie zgnity. Silnik hałasuje bardzo cicho i równiutko. A taki jest urok tych Qashqai, że mają bardzo rozbitą cenę. Potrafią na przykład taki Qashqai z tego samego roku z podobnym przebiegiem kosztować, no może przebiegami się różnią, ale od 30 do 40 ponad tysięcy. Ale nie oszukujmy się, za dobrego Qashqaia trzeba też zapłacić, za takiego, który jest w całości, nie był po wypadku, bo te samochody po prostu ludzie chcą kupować, a takie są zawsze najdroższe. Ten też oczywiście jest bezwypadkowy, miał malowane tylko jedne drzwi, ale później wam zrobię pomiar miernikiem, to sobie zobaczycie. Więc warto się, myślę, że nim zainteresować. Wyposażenie jest wszystko to, co powinno. A lusy. Tutaj też mamy oczywiście klimatyzację, no ale o tym opowiadam w środku. Czy coś warto dodać jeszcze z zewnątrz? Też duży plus. Na pewno nie jest skorodowany, bo Qashqaie, jeżeli miały kiedyś stuczkę, potrafią korodować. To chyba na tyle. Dzisiaj poniedziałek, miałem czas w końcu odkurzyć Qashqaia, bo nagrywałem wam go w sobotę, a wiadomo, każdy chce odpocząć. Ale dzisiaj już przechodzimy do sedna, czyli do wnętrza pojazdu. Tutaj wam pokazuję książkę serwisową. Pierwsze wpisy macie oczywiście Nissan, wiadomo, do 2014 roku. Potem dalej już ktoś serwisował w firmie Pit Stop. Widzicie mniej więcej przebiegi około 13-14 tysięcy rocznie. Tutaj ktoś przez 2 lata zrobił 20, czyli dość niewielkie te przebiegi. Tu mamy z 20 roku przy 30-36 i dalej tutaj ta książka się kończy, ale pod maską też ktoś w pitstopie wymienił olej, tak jak wam wspominałem, jak nagrywałem go na zewnątrz, więc to zaraz zrobimy cięcie i wam wrzucę. No i tu mam jeszcze od niego niemiecki przegląd TIF. Tutaj macie, że był robiony, właśnie widać, w październiku. No i tutaj, że jest ważny do 2023 do października, więc auto musiało być sprawne i jeździć bezproblemowo. Przejdziemy sobie jak zawsze od lewej strony. Tutaj nawet wam powiem, jest lepiej te plastiki utrzymane niż w tym ostatnim Qashqaiu. Bardzo minimalne zużycie. Klamka też cała, bo one lubi odchodzić z nich ten chrom.
każdy, kto miał takiego Qashqai'a z tych lat lub samego Nissana, to wie, że po prostu to nie było zbyt dobrej jakości, tak jak Volkswagenie było czymś takim powlekane i to lubiło sobie odpaść dalej. Sterowanie od lusterek, jakichś szczegółów tutaj nie ma wielkich. Przechodzimy sobie na licznik, pokażę Wam tutaj zasięg i fajne spalanie, bo naprawdę, bo jak przyjechał, to spalanie pokazuje 7 litra benzyny, więc według mnie jest to dobry wynik, jak mam dość duży samochód z nie jakimś tam wielkim silnikiem, więc myślę, że nawet po założeniu gazu potrafiłby się może zmieścić w 9. Kierownica się prezentuje tak, jest skórzana, tu mamy oczywiście sterowanie radiem oraz bluetoothem i tempomatem, fajna sprawa, przydaje się, możecie sobie ustawić limit, dobrze się to sprawuje na autostradach przede wszystkim. Dalej konsola środkowa nie jest jakaś podrapana, bo niektórzy lubią wozić deski i tutaj w miejscu airbaga jest wydrapane. Radio z Bluetooth. Klimatyzacja zwykła, sprawna. Dalej mieszek. Mieszek jak na Qashqai jest bardzo ładny i przede wszystkim ta gałka jest bardzo ładna, bo bardzo często, nieważne jaki przebieg, jak ktoś nosi obrączkę, tutaj się to robi czarne. To jest pokryte tylko srebrną farbą. Tutaj się utrzymało dobrze. Cóż, fotel. Też tapicerka ładna, czysta, nie śmierdzi w tym aucie. Podłokietnik też nie wygnieciony. Tutaj wszystko jest też w dobrym stanie, niepodrapane. Dalej z tyłu macie ISOFIX. Jakichś wielkich cudów nie ma. Tutaj mikrofonik jeszcze dodam od tego właśnie Bluetooth, ale złapało się już. I tyle. Zapomniałem Wam jeszcze na końcu dodać, że mam do niego koła letnie, więc jeżeli ktoś będzie chciał się tam dogadać, mogę je dorzucić, jak ktoś nie będzie się za bardzo targował. Cóż, polecam Wam zasubskrybować sobie kanał, bo zawsze może wpaść coś nowego, co jeszcze nie jest wrzucone na Automoto i możecie po prostu trafić to przed wszystkimi. No i przy okazji polubcie sobie filmik, dajcie jakieś pytanie, jeżeli czegoś nie powiedziałem, chętnie odpowiem. I pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie jak go dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, wrzucam na lawetę, dowożę, lub też jak ktoś ma bardzo daleko, mogę zarejestrować. Wszystko kwestia tylko rozmowy. No i jeszcze możecie sobie odwiedzić oczywiście Instagrama Mavkar Auta oraz stronę moją z autami na Automoto, mavkarautomoto.pl. Pozdrawiam, cześć!